Z nami MVP dzisiejszego spotkania, libero drużyny NA Energetyka Poznań Jolita, Rafałko. No właśnie, w pierwszym secie był taki moment zatrzymania, był kłopot w waszej grze, ale opanowałyście nerwy. Czy to było tak, że nie wiem, po czasie wziętym na życzenie trenera gdzieś padły jakieś uwagi, które wam pozwoliły zmienić ustawienie, czy po prostu nagle gra zaczęła iść, bo tak? No powiedziałabym nawet, że to nie było zatrzymanie. My nie weszłyśmy w ogóle w ten mecz od początku. Nie wiem, w sumie chyba byłyśmy zaskoczone po prostu dobrą grą naszych rywalek i faktycznie ten czas nam pomógł. A trener nas postawił do pionu i wróciłyśmy i gdzieś tam zaczęło to wyglądać po prostu lepiej. No i później gra jakby szła już po naszej myśli, więc to najważniejsze. Zawsze się cieszę, kiedy libero zostaje MVP, bo libero po obu stronach siatki wykonują tą czarną robotę, wyciągają mnóstwo piłek. Jest to praca przeważnie z gatunku takich troszkę niedocenianych i mało efektownych, no bo to wy zbieracie te piłki z parkietu, to wy gdzieś tam suniecie zaboczną czy zakońcową linię, żeby wyciągnąć te różne dziwne, wirujące piłki, które opadają. To jest taka duża satysfakcja, kiedy się taką nagrodę po spotkaniu otrzyma? No nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo duża satysfakcja, bardzo się cieszę, ale mimo wszystko gdzieś tam to też jest zasługa całej drużyny, bo bardzo dobrze zagrałyśmy wspólnie, drużynowo, każda za każdą walczyła, więc no też się należy całej drużynie mimo wszystko. Brawa zawsze się należą całej drużynie i zawsze do tych braw ręce składamy. Jeszcze teraz pytanie, dosyć nietypowy ten tydzień, bo już w środę kolejne spotkanie, a więc tak. Takie dosyć duże zagęszczenie tych spotkań, czy to jakoś się przekłada na wasze treningi, na wasz sposób przygotowań się do meczu, on się jakoś zmienia? To znaczy jeszcze przyszły tydzień mamy normalnie, bo mecz jest przełożony na za 2 tygodnie, no ale ten za 2 tygodnie no będzie troszeczkę zmieniony mimo wszystko, bo trzeba będzie pod ten środowy mecz wszystko ułożyć, także będzie trochę inaczej. Zatem trzymamy kciuki, życzymy spokojnej, bezkontuzyjnej gry do końca sezonu i bardzo dziękujemy i gratulujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo.